Związek, o którym opowiem w tym odcinku, jest wyjątkowo ważny dla jelit oraz poprawia wchłanianie magnezu, cynku i miedzi nawet o kilkadziesiąt procent. Pewne jego ilości można dostarczyć z kilku produktów roślinnych, ale równie dobrze możemy sięgnąć po gotowy produkt w postaci białego proszku z wyizolowanym wyłącznie tym jednym składnikiem. A ponieważ dla zdrowia potrzebujemy jego małej ilości, więc taki produkt jest tani. Koszt takiego wsparcia żywieniowego to około 10 złotych na miesiąc. Aby nie trzymać w niepewności, od razu powiem, że chodzi o inulinę. Inulina to naturalny składnik z grupy fruktooligosacharydów, czyli związków o szerokim korzystnym wpływie na nasz organizm. Jak już wspominałem, składnik ten występuje naturalnie w przyrodzie. Jego największe ilości znajdują się w roślinach takich jak cykoria, niszek lekarski, dalia, łopian czy agawa. Jeśli mowa o czystej, wyizolowanej inulinie w postaci białego proszku, którą można kupić w sklepie, to zwykle jest ona pozyskiwana właśnie z cykorii. Jak zaś chodzi o produkty, po które sięgamy na co dzień, to spośród nich najwięcej inuliny znajduje się w czosnku i cebuli Stosunkowo dużo inuliny znajdziemy też w kłączu topinamburu, z którego można zrobić zdrową zupę typu krem lub można nim zastąpić ziemniaki Niemniej z uwagi na to, że tych produktów nie spożywamy w dużych ilościach, to jeśli zależy nam na regularnym dostarczaniu omawianego składnika, wtedy warto sięgnąć po czystą inulinę Mówiąc o inulinie, muszę dodać, że jest to składnik niskokaloryczny Dostarcza on niemal trzykrotnie mniej kalorii niż cukier stołowy. I to co ciekawe, to to, że inulina cechuje się delikatną słodyczą, czyli w przypadku niektórych osób sprawdzi się ona jako naturalny zamiennik cukru. Jednak tu dodam, że jest ona mniej słodka od zwykłego cukru, ksylitolu czy erytrytolu. Jeśli jednak potrzebujemy tylko małej słodyczy, to w mojej ocenie jest ona doskonałym rozwiązaniem, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, ma szerokie właściwości zdrowotne, o których teraz powiem więcej. Przede wszystkim inulina jest wielkim sprzymierzeńcem naszych jelit. Dla przykładu usprawnia ona perystaltykę jelit i przeprowadzone badania jednoznacznie dowiodły, że pomaga przeciwdziałać przewlekłym zaparciom. Stąd jeśli mają Państwo problemy z regularnym wypróżnianiem, to uważam, że włączenie inuliny do diety jest dobrym pomysłem. Od siebie dodam, że aby uzyskać taki zadowalający efekt, wystarczy spożywać inulinę w ilości od około 3 do 15 g dziennie. Mówiąc o jelitach od razu też wspomnę, że inulina jest naturalnym prebiotykiem. Mam tu na myśli to, że jest ona składnikiem odżywczym dla dobroczynnych bakterii zamieszkujących nasz przewód pokarmowy. Czyli mówiąc fachowym językiem, wpływa ona korzystnie na naszą mikrobiotę jelitową. Dla przykładu, w 2022 roku zespół międzynarodowych badaczy opublikował obszerne opracowanie naukowe, w którym potwierdził, że regularne dostarczanie inuliny sprzyja korzystnemu zwiększeniu liczebności bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Wobec tych informacji, jeśli chcą Państwo odbudować swoją mikrobiotę jelitową, np. po zakończonej antybiotykoterapii, to jak najbardziej warto sięgnąć właśnie po inulinę. To, co jest szczególnie wyjątkowego w inulinie, to to, że po spożyciu zwiększa ona wchłanianie niektórych składników mineralnych. Jeśli chodzi o konkrety, to zagłębiając się w literaturę fachową, znajdziemy informację, że inulina poprawia wchłanianie magnezu, cynku miedzi i wapnia. Mam tu na myśli wzrost biodostępności aż o kilkadziesiąt procent. Dla przykładu, w jednym z badań jego autorzy zauważyli, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak omeprazol, czyli leków przeznaczonych dla osób zmagających się m.in. z chorobą refluksową przełyku, przyczynia się do obniżenia poziomu magnezu w naszym ciele. A to dlatego, że środki te zaburzają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. I to, co ciekawe, to to, że zastosowanie inuliny pomogło przywrócić odpowiednie wchłanianie i zarazem stężenie magnezu we krwi. Uzyskane wyniki tylko potwierdzają, że jeśli z jakiegoś powodu zmagamy się z niedoborem wymienionych przeze mnie składników mineralnych, to aby wspomóc ich uzupełnianie, warto jednocześnie włączyć do diety właśnie inulinę. Mowa tu o ilościach rzędu około 20 g inuliny dziennie. Zapewne część Państwa zastanawia się, jak to się dzieje, że inulina zwiększa wchłanianie składników mineralnych. Otóż eksperci uważają, że po spożyciu inuliny, gdy dotrze ona do jelita grubego, to ulega ona w nim fermentacji. W tym procesie powstają zaś krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które obniżają pH w jelitach, co zwiększa rozpuszczalność związków mineralnych, przez co są one łatwiej transportowane z jelity do krwi. Tutaj wtrącę, że jeśli moje filmy tak jak ten są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem porannym dziennikiem zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Inulinę polecam też osobom zmagającym się z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Chodzi mi o osoby z cukrzycą i insulinoopornością, czy ogólnie osoby, które chciałyby obniżyć poziom cukru we krwi. W 2019 i 2020 roku eksperci opublikowali dwie obszerne analizy badań naukowych, na podstawie których uznali, że inulina przyczynia się właśnie do obniżenia stężenia glukozy we krwi naczczo i skuteczność takiego działania jest bardzo zadowalająca. U osób badanych doszło do redukcji poziomu cukru aż o 10 mg na decylitr. Poza tym warto wspomnieć też o tym, że na skutek stosowania inuliny doszło do obniżenia wartości parametru zapisywanego w skrócie HOMA-IR mówiąc prostszymi słowami inulina doprowadziła do złagodzenia insulinooporności mało tego u osób przyjmujących inulinę Doszło też do redukcji hemoglobiny glikowanej, co oznacza, że jej korzystny wpływ na gospodarkę węglowodanową jest długotrwały. Dlatego podkreślam, że jeśli mają Państwo podwyższony poziom cukru, to inulina będzie wartościowym dodatkiem do codziennego jadłospisu. I jeśli mowa o pacjentach z cukrzycą typu drugiego, to przy okazji powiem też, że w jednym z doświadczeń badacze zauważyli, że stosowanie inuliny w ilości 10 g dziennie przez 2 miesiące spowodowało korzystne obniżenie poziomu enzymów w takich jak aminotransferaza alaninowa, czyli ALAT i aminotransferaza asparaginianowa, czyli ASPAT. Oznacza to, że u tych osób inulina poprawia funkcjonowanie wątroby. Inulinę uważam też za wartościowy składnik pokarmowy dla osób, u których stwierdzono podwyższone trójglicerydy. A to dlatego, że regularne jej spożywanie pozwala obniżyć ich stężenie. W pracy z 2021 roku, na którą się powołuje, jej autorzy wykazali, że włączenie do diety inuliny spowodowało redukcję poziomu trójglicerydów aż o niemal 20 mg na decylitr. To z kolei wskazuje, że wspomniana inulina jest nieocenionym wsparciem dla naszego układu krążenia. Od siebie dodam, że aby odnieść zauważalne efekty we wspomnianym zakresie, to warto dostarczać od około 10 do 15 gramów inuliny dziennie. Gdy mowa o korzyściach dla układu krążenia, to przy okazji warto powiedzieć też o tym, że inulina wykazuje pewne działanie hipotensyjne, czyli ma ona zdolność do obniżania ciśnienia krwi. Na potrzeby niniejszego materiału dotarłem do jednej z nowszych prac z 2020 roku, która potwierdziła, że stosowanie inuliny przyczynia się do znacznej redukcji skurczowego ciśnienia krwi u kobiet. Również i w tym przypadku skuteczna okazała się ilość od 10 do 15 gramów dziennie. Do walorów zdrowotnych inuliny zaliczam też to, że pomaga ona obniżyć poziom kwasu moczowego we krwi u pacjentów zmagających się z niewydolnością nerek. Jest to jak najbardziej korzystny efekt, ponieważ zbyt wysokie stężenie kwasu moczowego zaburza nasze zdrowie metaboliczne. Wspomniane działanie prawdopodobnie wynika z tego, że inulina, jak już zresztą wcześniej powiedziałem, sprzyja wzrostowi pewnych dobroczynnych bakterii, a one z kolei mają zdolność do rozkładania kwasu moczowego. Przeglądając publikacje naukowe poświęcone właściwościom inuliny, możemy się też dowiedzieć, że składnik ten wykazuje działanie przeciwzapalne. W kilku badaniach ich autorzy odnotowali, że spożywanie inuliny sprzyja obniżeniu poziomu cząsteczek prozapalnych, takich jak białko Cera aktywne zapisywane w skrócie jako CRP, a także czynnik martwicy nowotworu w skrócie TNF alfa. Taki efekt został odnotowany m.in. u kobiet cierpiących na cukrzycę typu drugiego i zespół policystycznych jajników, czyli w skrócie PCOS. Jeśli już wiadomo, że inulina to wysoce pożyteczny i prozdrowotny składnik, to teraz krótko Państwu wyjaśnię, jak go stosować. Otóż, jak już powiedziałem, inulina najlepiej spożywać w ilości około 10 do 20 gramów dziennie, czyli są to jedna lub dwie łyżki czystego proszku. Należy mieć jednak świadomość, że w przypadku osób, które na co dzień nie dostarczają tego typu substancji prebiotycznych, w ciągu kilku pierwszych dni od rozpoczęcia stosowania inuliny mogą się pojawić pewne dolegliwości żołądkowo-ilitowe, głównie w postaci wzdęć, uczucia przelewania w brzuchu i biegunki. Jednak jest to normalne zjawisko i najczęściej ustępuje po około 3 dniach stosowania. Aby jednak zminimalizować ryzyko pojawienia się tych niekomfortowych objawów, to proponuję przyjmować inulinę stopniowo, zaczynając od mniejszych dawek. Mam tu na myśli na przykład około 1 lub 2 gramy, czyli powiedzmy 1 czwartą lub pół łyżeczki dziennie. Po upływie około 3 dni możemy zwiększyć ilość do jednej łyżeczki dziennie i tak co kilka dni zwiększać porcję aż do osiągnięcia wspomnianych 10-20 gramów czyli jednej lub dwóch łyżek na dzień. Oczywiście dobową ilość inuliny możemy sobie podzielić na kilka porcji w ciągu dnia a nawet jest to bardzo wskazane. Pozostaje jeszcze pytanie: w jakiej postaci dostarczać inulinę? Otóż warto przede wszystkim wiedzieć, że inulina nie zmienia smaku i zapachu potraw, poza tym, że niektórym z nich nadaje lekką słodycz, gdy jest stosowana w większych ilościach. Co więcej, jest ona składnikiem rozpuszczalnym w wodzie. Z uwagi na szczególną łatwość w aplikacji polecam ją dodawać do różnych napojów, w tym na przykład do kawy. Zresztą, może ktoś z Państwa zwrócił uwagę na to, że niejedna kawa zbożowa dostępna w sprzedaży jest właśnie wzbogacona o dodatek inuliny. Co ciekawe, znalazłem nawet badanie, które pokazało, że kawa wzbogacona o inulinę zwiększa uczucie sytości. Dzięki zaś tłumieniu apetytu, tak przygotowany napój może być pomocny w utrzymywaniu prawidłowej masy ciała. Poza tym, kawa, podobnie jak inulina, korzystnie reguluje gospodarkę węglowodanową i pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. A że inulina posiada pewną słodycz, to do takiego naparu kawowego nie trzeba już dodawać cukru, jeśli ktoś dotychczas go stosował. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby inulinę dodać też do herbaty, naparu ziołowego, suku warzywnego lub owocowego, a także do różnego rodzaju koktajli. Sprawdzi się również jako dodatek do fermentowanych produktów mlecznych, w tym jogurtu naturalnego i kefiru, tym bardziej że poprawia ona wchłanianie obecnego w nich wapnia. Poza tym wiem, że niektóre osoby stosują też inulinę jako składnik zup, sosów, budyniów, lodów, a nawet owsianki. Od siebie polecam też samodzielnie sporządzić masło orzechowe i wzbogacić je właśnie o inulinę. Jak wiadomo, orzechy są całkiem niezłym źródłem magnezu i cynku, a inulina zwiększa wchłanianie tych pierwiastków w jelitach, czyli dzięki niej nasze ciało lepiej wykorzysta składniki obecne w orzechach. Poza tym orzechy podobnie jak inulina wykazują korzystny wpływ na dobroczynne bakterie zamieszkujące jelita, a także obniżają poziom trójglicerydów we krwi. Aby sporządzić sobie takie masło orzechowe, wystarczy umieścić jedną garść ulubionych orzechów oraz pół lub jedną łyżkę inuliny w kielichu blendera i całość zmiksować do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeśli chodzi o przeciwwskazania do stosowania inuliny, to tak naprawdę jest ich bardzo niewiele. Z uwagi na to, że inulina to związek, który nie jest trawiony i jednocześnie który to jest fermentowany przez bakterie zamieszkujące jelita, to może być ona nieodpowiednia dla niektórych osób zmagających się z problemami jelitowymi. Przede wszystkim mam tu na myśli osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego, czyli IBS. U tych osób może ona nasilać pewne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym wspomniane już wyzdęcia i biegunkę, a także może powodować bóle brzucha. Jeśli niniejszy materiał okazał się interesujący i chcieliby Państwo, abym w przyszłych programach również poruszał kwestie takich mniej znanych składników prozdrowotnych, to będę wdzięczny za pozostawienie komentarza pod filmem. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się jeszcze z korzyściami, jakie można odnieść stosując tym razem niebiały, a zielony proszek w postaci spiruliny i chlorelli. Aby zapoznać się z materiałem, w którym opowiadam o tych produktach, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.